Moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed Undercover. Ja jestem Spike, wasz ulubiony prowadzący na tym kanale. Jestem jedynym prowadzącym na tym kanale, ale, czyli jestem ulubiony, bo nie macie innego wyboru. Witam was w kolejnym odcinku z Undercovera. Ostatni odcinek, sporo rzeczy się działo, sporo jakichś tam cutscenek, zadań fabularnych. Mamy Porsche 911 GT2, 911 GT3 RS sprzedaliśmy. Ponieważ uznałem, że mamy darmowe auto, to weźmiemy sobie tamto. No i też jest ładne i fabrycznie po prostu jest śliczne, z karoserii, ze spoileru. Wydechy też są spoko i bez żadnych naklejek. Why not? Weźmy sobie bitwę na autostradzie, mamy taką kozacką bitwę na autostradzie. Więc zobaczymy, jak tutaj mi pójdzie. I tu ścigamy z Audi R8, jak widzę. Yep, dokładnie tak. I musimy zarobić jakieś 30 tysięcy na to, żeby mieć jeszcze na maksa ulepszone autko. I wtedy będzie kozak. I własnych myśli nie słyszę przez to, jak głośny jest ten silnik. O matko boska. Muszę się nauczyć prowadzić to auto jeszcze. No, przestańcie zajrzeć mi drogę, śmiecie. Dziękuję. Ale ja gościa odstawiam po prostu. No dawaj, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze musisz. 310, jeszcze musisz, come on. Jest, Jezu. To było cięższe niż myślałem, tak szczerze, ale... 24 tysiące? Ale hajsu jest za to. Zobaczmy, co mamy dalej z wyścigów tego typu w sumie. W sumie nie zwróciłem uwagi, ile tam się zarabia za to, więc... Pog. Szczegóły, tu jest 20 tysięcy, taki sprincik. Why not? Czy to jest taki sprint dookoła w sumie, że kończymy w tym miejscu, w którego zaczynamy? O, Carrera GT. Okej, ten Porsche z przodu jest całkiem ładny, nawet to się pomarańczowy z czarnym fajnie wspierają. Ale jednak wolę takie po prostu białe Porsche. Jep, metę mamy za sobą, więc generalnie to jest taki sprint, ale to jest taki tort trochę, z jednym okrążeniem po prostu. No, czyli po tym wyścigu będziemy mogli ulepszyć auto już do max potential, że tak powiem. Więc super, wtedy nasze auto będzie po prostu potworem. Zwłaszcza przy prowadzeniu będzie znacznie lepiej skrętny niż jest teraz, chociaż tak jest całkiem okej. Okay. Powiedział Spike, przywalając bandę po tej linii, nie? Gorzej tylko, że tutaj jest ten Pagani, który może nam trochę uprzykrzyć życie w tym wyścigu, tak mi się wydaje. Bo chyba Pagani jest na drugim miejscu. Tak mi się wydaje. Jep, to Pagani nas goni. Dobra. No niestety, kurde, przywaliłem. Ale na szczęście jeszcze mnie... O Jezu, jak to ciemno się zrobiło. Zwłaszcza, że mi się odbija światło trochę od monitora. Więc nie mogłem za bardzo wiedzieć, co się dzieje. Myślę, że ten odcinek nie był jakiś długi. Puszczanie gazu, żeby mieć lepszą sterowność auta, to jest jednak kozak. Lepszy niż hamulec. Hamowanie... jest dużo wolniejsze. Oj. O, tutaj mogę im przykrzyć życie. Let's go! Mam nadzieję, że to ich spowolni trochę. Nie spowolniło. Albo to się zdespiło, albo... nie wiem. Gra ma gdzieś to, co robię po prostu podczas wyścigu. Let's go, let's go, let's go. 70% wyścigu ukończone. 360 na godzinę to chyba na max. Max mamy prędkości, jak widzę. Ulepszenie, które nam brakuje, chyba nie daje nam nic do prędkości samej w sobie, tylko do sterowności auta, więc raczej nie przeskoczymy tego. Ale 360 to i tak jest sporo. Oj. Na tutaj zjadę na ten pas.
normalny, żeby z naprzeciwkami nic nie wyjechało. No to byłoby strasznie niefortunne, zasuwać 360 na godzinę i dostać w siry. I wyścig ukończony. Kozak. Niezdominowany do tego. I zarobiony hajs. Więc w tym momencie idziemy sobie ulepszyć auto do końca. Osiągi, szybkie ulepszenia. Tak, moc mamy na maksa. To teraz prowadzenie. Pyk, pyk. Jep, ale będzie pięknie. Ale i tak zobaczę po kolei rzeczy, bo nie pamiętam, czy to było w tej części, czy w Pro Street, że mimo, że zainstalowało się jakby full najlepsze, że taki pakiet cały się kupiło, wiecie, ulepszeń, to i tak były pojedyncze części, które nie były kupione. Jep, to było tak to w Pro Streetie. Weźmy mapę. Zobaczmy, co możemy zrobić. Mamy jakieś 6 minut odcinka, to nie tak źle. Poziom kierowcy 12. I let's go, zróbmy to. Taka autostrada trochę. Więc będzie kozaczek. Nie widzę jakieś poszaki. Z2. Poza mną oczywiście. 3, dobra, bo jest Carrera GT jeszcze. I są dwie 911 jakieś. Jest Carrera GT. I wyścig Porsche trochę. Kurde, zwolniłem bardzo. Dlatego liczę, że tutaj jakoś to nadrobię. Że musiał poszurać po prostu po bandzie, naprawdę. Ale na szczęście nie jesteśmy odstawieni aż tak bardzo w tyle i tutaj mogę to już nadrobić elegancko. No na prostej to ja góruję, widocznie. Dobra, czyli ulepszenie prowadzenia nie wpłynęło na przyspieszenie ani na prędkość maksymalną, co jest dosyć oczywiste, ale kto wie. Różne rzeczy czasami mogą się w tego typu grach dziać, jak się ulepsza jedną rzecz, potem jak okazuje się, że ulepszysz coś jeszcze. Ja pierdziele, ale się zagapiłem. Ale się zagapiłem, ała, to było bolesne. Ej, ty, Mercedes, albo McLaren, albo jedno i drugie. Psik, bo to jest Mercedes, McLaren. No, wiadomo. Mercedes bez McLaren. SLR chyba to był? Nie pamiętam. O matko. Nie no, zrąbałem to totalnie. Ej, no mordy, to może być ciężki wyścig teraz w tym momencie. Chociaż kto wie. Tak przy okazji, sorry, nie ogoliłem się przed nagraniem. Ja wiem, irytuje was to, jak wyglądam, bo przecież ja nie mam prawa wyglądać jak chcę w danym momencie. Sorry, mój błąd. Się śmieszkuję sobie, ale są tacy ludzie, którzy się przywalają do tego, jak ktoś wygląda, mimo że ja wiem, to może być trochę menerskie i w ogóle, ale bez przesady. Dobra, mamy go tutaj. Teraz tak tylko do końca wyścigu trzymać prowadzenie. Będzie fenomenalnie. Dobra, tutaj pojedziemy. Jakby pojechał naokoło, to mógłby być to już faktyczny koniec. Dla mnie. Ale nie, ja nie z tych. Ja się nie poddaję. Nie, czasami się poddawałem, wiadomo, ale w tym momencie akurat jestem w miarę pewny siebie dzięki temu, jakie teraz mam kozackie autko. No po prostu miód. Fantastycznie się nim jeździ. Więc wydaje mi się, że chyba tym Porsche będziemy już do końca kariery grać. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj mamy metę. Ja poproszę info, że zdominowałem, zdominowaliśmy. O, jakieś 6 sekund, 6-7 sekund, coś takiego. Co mamy dalej z wyścigów? Bo nie mamy co tutaj tak już przedłużać. Zniszczenia, ile tu muszę zniszczyć? 10 tysięcy. A tutaj ile zniszczeń przy tym będzie? 30 tysięcy, dobra, robimy to.
Czyli robimy teraz trochę policji. No dobra, to będzie w miarę chyba proste. No tak, ten utrudniacz pościgu jest trochę tak zepsuty, jak widać. W sensie kamera tak dziwnie tam działa. No i dobra, mam nadzieję, że to teraz spowoduje, że ich zgubimy. A stop tu jeden. Aj, nie rozwaliło go to. Ale może go zgubię. Może go tak to szybko zgubię. To byłby wtedy kozak. Dobra. Najlepsze jest to, że możemy się schować, kurde, na komisariacie tutaj. Jak tylko wjadę tutaj, jak trzeba. O, no, ukryję się na komisariacie, po prostu najlepsze miejsce na świecie. Kozak. Taka bzdura. Dobra, lecimy dalej. Zaraz chyba 30 tysięcy musi to zrobić, o ile się nie mylę. Jep, dokładnie. To jest to. O Jezu, chciałem tak rozwalić i nie siadło. Dobra, ziomki, chodźcie tu za mną. Tak w dużej ilości bym poprosił was najlepiej. No niestety tylko ten jeden był. O, tam się napatoczył drugi chyba? Nadal mało, 7 tysięcy tylko z tego poszło. Potrzebowałbym tutaj. Ta pułapka może dać sporo całkiem. No ziomki, ja tutaj tak czekam na was. Czekam. Chyba jest ten jeden, to... O, wjedziesz tutaj ze mną? O, ten tutaj jest. A, on rozwalił obie. Ej, 12 tysięcy, trochę mało. To go nie zniszczyło? No, w końcu siadło. Nawet gdzie możemy pojechać? Tutaj możemy po prostu pojechać, rozwalić sobie trochę tutaj na tym chodniku. Tak, myślę, że to będzie zakręt gdzieś w prawo. Trochę pomyliłem miejsca. O! Kozak. Jeszcze jakieś 7 tysięcy. Czy jest blokada drogowa? Hell yeah! Łatwo. Jeszcze zostało ciutek tutaj do zrobienia i będzie można uciekać. To będzie dobry czas całkiem. Jeszcze tysiak. Dobra, don. Możemy uciekać. Szkoda teraz, że tyle jest za mną nagle w tym momencie. O Jezu, wow. Hihi. Oh shit. Dobra, dobra, mamy to. To był niezły chaos z dobrotkami w ogóle, ale zadziałało. Więc najważniejsze. O kurde. Co jest grane? Hihi. Nawet była informacja w radyjku policyjnym, że he flipped over. Ciekawe. Potrzebuję naprawdę jakieś pułapki. Chyba tu będzie, jak widzę na tym mapie. I to przy blokadzie? Nie, to nie jest blokada. Chyba. Po prostu tak chyba się zrespili przy sobie. Śmiesznie. Kurde, bo nie mamy aż tyle czasu.
Zostały 2 minuty z hakiem, ale jednak 2 minuty. Chyba po drodze też powinna być jeszcze jakaś jedna pułapka. O, porszaki już mnie gonią. No. Nice. Sam siebie porobił. Dobra, teraz zawracam. Dobra, skręcimy tu w lewo. Dobra, i tutaj prosto widzę, będzie jakiś spot do schowania się. Dobra, mam nadzieję, że to zdominowałem, byłoby super. Mam jakieś 16 minut nagrania, not bad. Kamera mi jeszcze działa. Jeszcze. Na szczęście. I zdominowałem przy okazji. Pog. Co mamy dalej? Coś jeszcze tutaj, kurde. To jest wyścig przez Trace City, jak widzę. Ile to? O cholera jasna. To może być długie, to ja by tego bym nie brał jednak. Takich długich wyścigów bym nie chciał. A to możemy wziąć. To sobie weźmiemy. Na poziom 11 mamy 12. Spróbujmy wbić dzisiaj 13 poziom kierowcy, tak w sumie. Wydaje mi się, że to byłoby całkiem spoko cel, ale też zobaczymy, ile czasu nam zajmie to, bo jak powiedzmy będę tam mieć około 25 minut coś takiego odcinka, no to nie wbiję tego poziomu, no to pewnie skończę odcinek wcześniej. No dobra, to się zapowiada na raczej prosty odcinek. Odcinek też w sumie, ale na bardzo prosty raczej wyścig. Zwłaszcza, że to jest poziom kierowcy jeden niższy niż ja mam. Ponadto no, sama trasa wydaje się raczej prosta. Taka ósemka trochę zrobiona. Aż mi się przypomina jeden wyścig z Carbona. Tak szczerze, kiedyś zrobiłbym jeszcze raz serię z Carbona, albo zrobił jakieś live'a, tylko problem jest taki, że nie mam niestety napędu na płyty CD. Więc no raczej nie w najbliższym czasie. Ale taką serię na live z Most Wanted'a zrobić, z Carbona, to byłoby coś. Będę musiał też oczywiście dokończyć Undergrounda 1, bo jeszcze mam przejść tą serię, ale jak mówiłem, przez to, że jest nowy komputer, to nie mam napędu. Muszę dokupić ten taki na USB. Ale po drodze mam inne priorytety wydatkowe niestety, więc to chwilkę poczeka. No z pewnością mikrofon, nie? Mikrofon ma pierwszeństwo. A, to dwa okrążenia są w ogóle. No to będzie bardzo szybkie. Raczej powinien zdominować to. Tak mi się wydaje. I mam nadzieję, że policja mnie nie zacznie ścigać. Bo tak są cały czas gdzieś tam z tyłu. Za mną się respią. Więc mam nadzieję, że się nie zrespi nigdzie mi przed maską nagle. No kurde, nie dają za wygraną. Cały czas się respią tam. Come on, gdzie jest ta meta nieszczęsna? Chyba tutaj już powinna być gdzieś zaraz, nie? Tak, nie? Nie wiem, może? Tło. Come on, meta! Oj, no musiał tutaj ten już trafić. Kamera jeszcze mi działa. Bo nie widzę, ile baterii mi zostało. Przyjrzę się kamerce teraz. Nie! No spokojnie. Dobra. I zdominowałem. Pięknie. Chciałem mapę odpalić, ale dobra, zrobimy taki ten wyścig. Niechaj będzie. Punkt kontrolny. W sumie tak z Need for Speedów. Na pewno będzie dokończony Underground, jak mówiłem. Underground 2 pewnie tak, to też kiedyś się za to zabierzemy. Co nam jeszcze zostało wtedy? No kiedyś
Wydaje mi się, że prostryt mógłby być spoko rzeczą też do nagrania. Nagrania albo na live kiedyś może. Zobaczymy. Ojojoj. To, żebym zrąbał, dobra. Tak zrobimy to. Jest Underground 1 do dokończenia, Underground 2 kiedyś do zrobienia, Pro Street. No kiedyś wypadałoby tak tutaj zrobić serię z 2015, z Paybacka. Hit. Akurat Paybacka i Hit nie mam. Mam na razie 2015, którego i tak nawet jak ja sobie sam gram, to nie dokończyłem. Więc no, trochę tych Need for Speedów jeszcze zostało, nie? Jak wiecie, ubóstwiam Need for Speedy, więc z nich było sporo serii. Bo z czego mieliśmy serię? No był Most Wanted, był Carbon, Need for Speed The Run był jako jedna z pierwszych serii na moim kanale. Potem kilka lat później The Run jeszcze raz robiłem, tylko też nie dokończyłem tej serii. Mógłbym w teorii powtórzyć The Runa jeszcze raz, taki trzeci raz, ale... No nie wiem, bo wtedy to było na słabym sprzęcie robione, teraz by mi to poszło całkiem sprawnie do nagrywania. Co tam mieliśmy, tak? Całkiem w sumie niewiele tych Need for Speedów chyba, jak tak sobie myślę o tym, nie? No tak, jeszcze raz. Most Wanted, Carbon, The Run dwa razy, Undercover, teraz trwa, Underground jest też w trakcie, tylko przerwany na moment. I tyle? Coś mi się tu nie zgadza chyba, nie wiem. Możliwe, że coś mi się pokiczkało i o czymś naprawdę zapomniałem. Z Worda były filmy, też w sumie. Tylko, że z Worda były w momencie, jak był offline. Need for Speed World obecnie działa, tylko to są fanowskie serwery. I w teorii mógłbym nagrać coś z Worda. Możecie dać w komentarzu, czy byście chcieli coś, żebym z Worda nagrał. Takiego online'owego, w sensie już Worda. Bo mógłbym w teorii, bez problemu żadnego. Ja pytania, czy byście chcieli. Fog, zrobione. Ojku. I mamy 13 poziom kierowcy. To szybciej w sumie niż myślałem. I mamy filmik. Hey, pretty boy. You know when the coyote chases the roadrunner around a canyon? I just love that stuff. You want to be the coyote? Cause I'll outrace you, dog. Careful. No dobra, czyli mamy wyścig z Rose. Wiecie co? I chyba zrobimy sobie właśnie ten wyścig z nią i chyba skończymy odcinek. Tak mi się wydaje, że chyba będzie to całkiem okej. Tylko to znajdę, gdzie to jest. No gdzie to jest? Come on. Tu jest. Albo zróbmy najpierw bitwy na autostradzie. Najpierw zrobię bitwę na autostradzie. Zrobiłem tak to trochę to więcej rzeczy. Już miałem panikę, że nie nagrywam, a to po prostu było, że 0-0 czasu to live, a nie nagrywanie. No. Dobra. Zobaczmy, czy dam radę to zrobić. Może być ciężko, ale zobaczymy. Wow. No w sumie tutaj mamy Pagani Zondę teraz jako przeciwnika, więc... Aha! Zepchnął mnie chyba tam, o ile się nie mylę. No to może być ciężkie. O, coś przywalił tutaj ziomeczek. Teraz ja go zepchnąłem. Kozak. Kurde, nie rzuciłem tej pułapki tam niestety. Mogłaby bardzo pomóc. O ty! Draniu. Ach, chyba tego nie zrobię. Też tutaj jest taka... Moment. Może?
Nie zauważyłem go. Było tak ciemno dla mnie. Jeszcze światło mi się odbija od monitora. Fajnie, fajnie. Dobra, robimy ten wyścig z Rose i... olewamy ten temat. Tutaj jest to. Kolejka górska. A, wiesz więc co tu się stanie. Po co była taka cutscenka? Nawet tego nie będę wycinać stąd kamerki pewnie. Bez sensu. Ten wyścig będzie tak bez sensu, zobaczycie zresztą później sami. O, Diamond Life leci teraz, szepce. Nice. Dobra, no chodź tutaj, Rose. Wow. To nieźle. W teorii chyba nie muszę się nawet przejmować tym, że nie wygram. Myślę, że będę drugi albo coś. Chociaż nagle jej mocno zwolniła. No dobra. Jazda. Ale ona tam się powygibała na boki. Nie, kamera mi padła? O nie, teraz zauważyłem. No trudno. Będzie odcinek bez kamerki tak dalej. Ale to i tak tylko ten jeden wyścig zrobimy, więc nie ma żadnego problemu. A tutaj tak chyba zaraz będzie koniec, mi się wydaje. A nie, jeszcze kawałek, dobra. Panie, chyba trzeba jednak go wygrać. Awaria hamulców. W sumie to nie do końca, bo mogę zwolnić po prostu. Więc. A nie, jednak nie mogę hamować, faktycznie. No jaka scenka. To jest taki bullshit. Według mnie. Muzyka w tle, która w ogóle nie pasuje do tego. Jakiś wypadek. Wygrałem. I'm surprised you're still alive. Isn't it time to put the brakes on this operation before someone ends up in the morgue? No one pulls the plug on my operation, okay? We're too close. Maybe I wasn't clear earlier. The evidence is concealed in one of the cars from the missing shipment. G-Mac is our lead, and now he's running scared. And that's why our guy took the plunge. Sailed off the cliff because the jealous boyfriend cut the brake line. Lady, here's your connection. Your international smugglers are this Asian crime syndicate, run from abroad by a ruthless crime lord named Chow Wu. He's got a long history of smuggling, extortion, and murder. Very dangerous. Jest tak bardzo memiczne to Very Dangerous w Community Need for Speed'a. Dobra, to będziemy kończyć w tym miejscu. Przeżyliśmy, nic tam się nie stało, to był tak totalny bezsens. Więc dobra, dzięki za oglądanie tak to i widzimy się w następnych odcinkach. Subskrybujcie, komentujcie i wiecie co robić, nie? Trzymajcie się, cześć.